Dzień dobry Państwu, szczeciński Holender. No jestem w Holandii, w miejscowości akurat Loperzum. Jak Państwo słyszą, wiatr się rozmaga, więc zdecydowałem się dźwięk dograć w domu. Celem filmu jest po prostu pokazanie, jak się jedzie po holenderskiej prowincji, między małymi miejscowościami, między miastami. Pierwszą rzeczą, którą chcę pokazać, to po prostu wyjazd z miejscowości. I właśnie wyjeżdżamy z miejscowości Loperzum i proszę zauważyć, że prędkość dozwolona poza miejscowością jest 60 na godzinę, czyli trochę odwrotnie w sumie niż u nas, gdzie no, w miejscowości można 50, ale kiedyś można było 60. Droga, po której się poruszamy, jak Państwo widzą, jest dość wąska i nie wiem, czy to oddzielenie jest oddzieleniem specjalnym dla rowerów, ale chcę wierzyć, że tak. Tym niemniej jedzie się spokojnie i bezpiecznie, bo samochody faktycznie przestrzegają tutaj tej zasady poruszania się 60 na godzinę. A tutaj mamy do czynienia z taką już trochę szerszą drogą, nazwijmy ją krajową. Jest wyraźne oddzielenie dla samochodów w dwie strony, no ale i strefa dla rowerów jest dużo, dużo szersza. I teraz doświadczymy skrętu w lewo. Nie jest on jakiś skomplikowany ten zakręt, no bo po prostu nie ma ruchu dzisiaj. I skręcamy znowu na tą, nazwijmy to, gorszą drogę, gdzie to oddzielenie dla rowerów jest takie już bardzo symboliczne, a i proszę Państwa, nawierzchnia nie jest tutaj jakaś super spektakularna. Ciekawą sprawą są też takie ścieżki rowerowe, tutaj z prawej strony właśnie, ścieżki rowerowe prowadzone przez środek pola. I akurat fajnie, bo mogliśmy sobie z jednej z nich skorzystać, jadąc do miejsca docelowego. Na drodze krajowej jak najbardziej też można natrafić na ścieżkę zupełnie oddzieloną od owej drogi i w sumie mającą bardzo podobną szerokość do całej tej drogi. Także jest to bardzo wygodna sprawa. Na eksterytorialnej ścieżce można również napotkać tunel specjalnie dla rowerów, który przechodzi po prostu pod drogą. Także jest to bardzo fajne. Tutaj chyba się trzeba było schylić, żeby nie rozwalić kamerki. Pokazywałem wyjazd z mniejszej miejscowości, a teraz pokażę wjazd do innej mniejszej miejscowości. Proszę zobaczyć, 30 na godzinę, nie? A na dowód, że na wyjeździe jest 60, o, a na wyjeździe jest 60, nie? Także całkiem inne standardy niż u nas. No i zobaczmy, jak jeździ się po typowej holenderskiej wsi. Jesteśmy w zwyczajnej, przypadkowej zresztą na naszej trasie wsi i zobaczymy, jak jest w środku, że tak powiem. No nie ma się co spodziewać, że będą ścieżki rowerowe wszędzie już bez przesady, co nie? No ale jak samochody jeżdżą 30 na godzinę, no to nie jest tak strasznie, nie? A czasami na holenderskich wsiach można spotkać takie faktycznie tylko dla rowerów. Chociaż nie wiem, tutaj samochód wjechał, nie? No ale takie wąskie dróżki, po których bardzo się miło i sympatycznie jeździ, bo jak widzicie, nawierzchnia na niej jest bardzo dobra, jedzie się gładko. Ona jest z cegieł, tak w ogóle. I nawet taka mała, podrzędna ścieżynka jest utwardzona, proszę Państwa. I tutaj bardzo rzadko w Holandii zdarza się nieutwardzona ścieżka, droga, po której się jedzie, że tak powiem, lub idzie. O, tutaj jest taki skrzyżowanie takich ścieżynek, bardzo proszę. Nie? Można sobie tam dalej do wsi pojechać. I zapewniam, że to nie jest nic nietypowego. Ot, zwyczajna wieś na prowincji Groningen. Tutaj chcę Państwu pokazać bardzo ładny kościół, średniowieczny. Tu jest taka ścieżka, nie? Która prowadzi do tego kościoła. I zobaczcie sami. Nawet ona musi być utwardzona. Nie ma tak, żeby nie. W centrum tej wsi mamy do czynienia właśnie z takimi wąskimi uliczkami, po których od czasu do czasu samochód się porusza, ale z bardzo niewielką prędkością. Bo się chyba nie da z inną. Tutaj jest chyba samo centrum tej wsi. Tam jest droga na ten kościół.
niby jest ślepa, ale nie dla rowerów. A jak widać tutaj, proszę bardzo, jest nawet parking. A tu jest tylko strefa tylko dla pieszych, ale chciałem udowodnić empirycznie, że jesteśmy w Holandii, proszę Państwa. Więc sobie przejdę. O, u nas w Szczecinie są krokusy, co nie? A tutaj... Ja przypuszczam, że to są chyba dość randomowe tulipany. Bardzo ładne, nie? No i myślę, proszę Państwa, że widokiem tej oto ładnej ścieżki rowerowej możemy zakończyć film o holenderskiej prowincji. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Ogólnie jest tutaj zielono i płasko. No i można jeździć wszędzie rowerem, między miejscowościami. Także do widzenia Państwu.